rzekł Pan do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. A gdy synowie izraelscy przebywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego drwa w dzień sabatu. Ci, którzy go napotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Arona oraz do całego zboru. I osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. I rzekł Pan do Mojżesza: mąż ten poniesie śmierć, niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz i ukamienowali go i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów: Chetajczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż Ty. I wyda je Pan Bóg Twój Tobie, i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw, swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna. Serdecznie witam, pastor, w naszym studio. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o konsekwencjach, jakie przewidziane były dla tych, którzy byli nieposłuszni Bogu Jahwe. Bóg, zwłaszcza w okresie przed zamieszkaniem Izraelitów w ziemi obiecanej, jest bardzo surowy dla swojego ludu. Każde odstępstwo czy nieposłuszeństwo karze bardzo surowo, nierzadko śmiercią przez ukamienowanie. Nie ma miejsca na poglądy inne niż te przekazane przez Mojżesza. Już przy górze Synaj, po tym jak Mojżesz udał się po tablicę z przykazaniami, Bóg Jahwe miał zamiar unicestwić cały swój lud. Dlatego, że odwrócił się od niego, a zwrócił do bożka odlanego ze złota. Historia, którą teraz rozpatrujemy, jest bezpośrednio związana z przysięgą, jaką złożyli Izraelici Bogu pod górą Synaj. Gdy Bóg przedstawił im 10 przykazań, to oni wszyscy dobrowolnie powiedzieli, że oni uznają Boga jako swojego Pana, jako swój najwyższy autorytet. I wtedy właśnie oni zadeklarowali Mu posłuszeństwo w uroczystym przymierzu. W obecnych zwyczajach nie ma czegoś takiego jak złamanie przysięgi względem króla. Ale w owych czasach to taki występek był bardzo surowo karany. I tam Izraelici właśnie złamali przyrzeczenie, złamali przymierze, jakie zawarli z Bogiem. Wrócili do kultu, jaki był rozpowszechniony w Egipcie. Gdy otwieramy encyklopedię Brytanikę, to tam pod hasłem Bala i jego siostry jest takie hasło, że kult czczenia zwierząt, kult czczenia Apisa, był związany z bardzo kompromitującym zwyczajem. Kobiety odsłaniały swoją nagość przed tym zwierzęciem, prowokując go do zachowań seksualnych. Ja nie wiem, jak w Izraelu to wyglądało. Wiem, że lud się upił i działy się tam w takiej atmosferze prawdopodobnie nieobyczajne czyny. Bóg chciał wyniszczyć, ale Bóg tak to sformułował, że tworzył Mojżeszowi szansę wstawienia się za ludem. Bóg po prostu szukał takich osób, które by tak kochały ten lud, które by tak oddziaływały następnie na ten lud,
aby on mógł wrócić do Bożych standardów i Bożych wyobrażeń moralności. Gdyby nie było takich osób jak Mojżesz, które tak kochały ten naród, które mu całe życie swoje poświęciły, to prawdopodobnie Bóg nie miałby możliwości zrealizowania planu przez ten naród żydowski. Zawsze wielcy przywódcy troszczyli się o naród i oddziaływali na naród. I Mojżesz stanął na wysokości zadania. W księdze Ezechiela w jednym miejscu jest taki wiersz: kto toczy murem lud, kto stanie w wyłomie, aby się zastawiał za nim. Przedstawiona jest taka sytuacja, gdyby ktoś miał znieść mur otaczający naród i w jakimś tam wyłomie niebezpiecznym, gdzie może ktoś wkroczyć, stanął i walczył za ten lud, a tym, który się zbliża do tego wyłomu, jest Bóg. Więc jeżeli ta scena jest przedstawiona i właśnie tak, jak gdyby Bóg mówi, puść mnie, to tym samym Bóg zachęca Mojżesza do tego, żeby powiedział: Boże, ja stawiam wszystko na jedną kartę. Ja się utożsamiam z tym ludem, ja mu poświęcam wszystko, ja będę działał dla jego dobra. I ta sytuacja dopiero umożliwiła właśnie niewytępienie tego narodu, bo był ktoś, kto postanowił z całą mocą korygować błędy tego ludu. I Mojżesz właśnie taki był. W pokorze, w skromności, ale tą mrówczą pracę codzienną wykonywał. Bóg Jahwe miał zamiar unicestwić cały naród dlatego, że się jemu sprzeniewierzył, że złamał przymierze. Mówi pastor, że złamanie przymierza było surowo karane. Ale przecież nieraz i my obiecujemy coś Bogu i nie dotrzymujemy danego słowa. Pod tym względem, myślę, aż tak bardzo nie różnimy się od ludzi tamtych czasów, a jednak nie musimy się chyba obawiać, że Bóg surowo nas za to ukaże. To, że oni, może inaczej powiedzmy, Izrael wyszedł po 400 latach niewoli, ale gdyby nawet byli 215 lat, to wyszło pokolenie, które absolutnie Boga nie znało i Bóg chciał wykształtować wśród nich religię, w której czci się Boga Jahwe, ale także chciał ułożyć właściwą relację pomiędzy sobą a ludem. A jeżeli my mówimy tak, że my się sprzeniewierzamy Bogu, to chciałbym z całą wyrazistością podkreślić, że Bóg się nie zmienia. Tylko w owych czasach wyroki Boże następowały właśnie w tych celach dydaktycznych, że tak powiem, natychmiast. A my jesteśmy skłonni oceniać Boga jako Boga pełnego miłosierdzia, litościwego, który zwleka, który nie wkracza w nasze życie. Ale Boże dzieło względem ziemi mógłbym podzielić na takie trzy okresy. Do narodzenia Chrystusa, czas życia Jezusa Chrystusa na tej ziemi i ten, który przedłużony jest aż do przyjścia Chrystusa, i następnie trzeci okres związany z przyjściem Jezusa Chrystusa. I my żyjemy w drugim okresie. Jest to okres takiej wielkiej łaski. Jezus Chrystus, gdy przyszedł na ziemię, to właśnie, gdyby traktować rozmowę z Nikodemem też jako takie expose, przedstawia tam sens swojego przyjścia na świat i powiedział w ten sposób. Czytam Ewangelii Jana, 3 rozdział, od 17 wiersza. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Chciałbym tutaj wyeksponować tę myśl, że Bóg nie posłał Syna swego na świat, aby świat potępił, ale aby świat przez Niego był zbawiony. Ale nadejdzie taki moment, gdy Bóg pośle swojego Syna celem wykonania sądu i efektem sądu będzie wykonanie wyroku. Chrystus nigdy nie krył się z tym, że będzie sądził świat i będzie wykonywał wyroki, które będą przerażające. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i w 12 wierszu czytamy: Powiadam wam, Sodomie będzie lżej w ów dzień niż temu miastu.
Biada tobie, Krozajn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi leżej będzie na sądzie, niżeli wam. Jezus Chrystus, ten miłosierny Jezus Chrystus zapowiada sądy. I mówi, że miastom izraelskim będzie ciężej na sądzie, aniżeli Tyrowi, Sydonowi, aniżeli miastom, nad którymi właśnie te wyroki Boże się odbywały. Też w Apokalipsie w 19 rozdziale przedstawiona jest wizja Jezusa Chrystusa. I to nie jest wizja osoby takiej spolegliwej, cichutkiej, miłosiernej, tej, która się urodziła tutaj na tej ziemi, w Betlejem. Ale to już jest wizja osoby właśnie z tego trzeciego okresu działania Boga, z okresu sądu. Więc nie możemy patrzeć na Boga tylko z perspektywy naszego okresu, tak zwanego okresu łaski Bożej, łaski zbawiennej. Może jeszcze jedną myśl przedstawię właśnie, bo nasunęła mi się myśl z Jakuba, która też tchnie taką grozą. Proszę zwrócić uwagę na tekst zapisany w liście Jakuba w 2 rozdziale i czytam od 12 wiersza. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagalny dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Więc osoby, które postępują w życiu bez miłosierdzia, niech nie liczą na Boże miłosierdzie. W Księdze Wyjścia, w 2 Mojżeszowej, w 32 rozdziale, czytam takie oto słowa od 26 wiersza. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Jahwe do mnie? I wówczas przystąpili do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, każdy z was niech przepasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem, od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie, kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około 3000 mężów. Opis ten bulwersuje. Ale gdyby jedno pokolenie miało się targnąć na resztę, to nie mieliby żadnych szans, to jest logiczne. To nie wybito by około 3000 mężów, ale może 3 miliony osób. Przebieg zdarzeń, tak jak zawsze to bywa, wyglądał prawdopodobnie inaczej. Do Mojżesza przystąpili ci, którzy się nie skalali. Pewne miejsce zajęli ci, którzy zrozumieli swój błąd i wyznali swoje grzechy. Ale była grupa ludzi, którzy oficjalnie, demonstracyjnie podtrzymywali swoje stanowisko i pragnęli kultu, który niejako wprowadzili. Zazwyczaj były to osoby wywodzące z ludności, która wmieszała się w Izraela przy jego wyjściu. Skorzystali z nocy paschalnej, byli zachwyceni Bogiem Izraela, ale później do końca i ten sposób czczenia nie odpowiadał. Byli przyzwyczajeni do religii, która była związana właśnie z taką swawolą moralną. I te osoby demonstracyjnie trwały w swoim buncie. I te osoby zostały wygubione i wybite. I dlatego zginęło tylko 3000 mężów. Powiedziałem tylko w stosunku do całego narodu. Ale szkoda, że oni się właśnie nie upamiętali. I gdy uzmysłowimy sobie taki scenariusz, to widzimy tą w nieco innym świetle. Spójrzmy na inny przykład. Pewnego razu złapano człowieka, który zbierał drwa w dzień sabatu. Jak wiemy, Bóg Jahwe zabronił pracować w ten dzień. Człowieka tego osadzono pod strażą i czekano na wyrok Pana. A Pan rozkazał, aby cały lud wyprowadził go poza obóz i ukamienował. I zabito tego człowieka. Zabito go za to, że jak inni nie chciał święcić tego dnia. Stąd wygląda to raczej tak, jakby wyrok ten miał na celu zastraszenie innych. To musiało poskutkować. Proszę zauważyć, że w wędrówce narodu izraelskiego mamy przynajmniej dwa opisy złamania Bożych postanowień dotyczących sabatu. Pierwszy opis znajduje się w Księdze w 2 Mojżeszowej, w 16 rozdziale i czytam tam od 27 wiersza. Niektórzy z ludu wyszli 7 dnia, by zbierać, ale nie znaleźli nic. Jest mowa o mannie.
Wówczas Jahwe powiedział do Mojżesza, jakże długo jeszcze będziecie się wzbraniali zachowywać moje nakazy i moje prawa? Patrzcie, Jahwe nakazał wam szabat i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu. W dniu siódmym żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. I stosownie do tego lud obchodził dnia siódmego szabat. I mamy to jeszcze przed uroczystością przymierza na górze Synaj przedstawione. A już tak wyraźnie Bóg przedstawił swoje stanowisko odnośnie święcenia soboty. I ci, którzy wyszli zbierać mannę, zostali po prostu tylko zganieni i nic więcej. Następnie mamy przymierze na górze Synaj, to gdzieś trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu. I ten fakt czczenia dnia sobotniego, który codziennie był dokumentowany przez Boga tym cyklem 6 dni manna, 6 dnia w dwukrotnie większej dawce, a sobota dzień odpoczynku, to trwało przez wszystkie lata wędrówki Izraela. I wyobraźmy sobie człowieka, który nagle wychodzi w sobotę zbierać drwa. Jakie były pobudki czynu tego człowieka? Czy on tak od się zapomniał? Czy on nie wiedział? Ja raczej domyślam się, że był to demonstracyjny akt wypowiedzenia posłuszeństwa Bogu i co mi kto? Ja mogę. Jeżeli przyłączył się do ludu izraelskiego, jeżeli był świadkiem wszystkich plag w Egipcie, potęgi Bożej Izraela, przejścia przez Morze Czerwone, to ten człowiek wychodzi pod drwa. Więc jest to akt takiej arogancji, jest to akt swawoli, takiej demonstracyjnej. Każdy czyn wywiera pewien wpływ. Czyn miłosierdzia, czyn uprzejmości, ale każdy hard czyn też wywiera swój wpływ na społeczność. Więc czyn ten był w swoim charakterze tak demonstracyjny, tak silnie oddziaływujący potencjalnie w stronę zła, że gdyby Bóg nie ukarał tego człowieka, to nie wiadomo, jakby się potoczyły losy następnych jednostek. Bo cnotę nie tak szybko naśladujemy jak występek. Taka jest dziwna, grzeszna ludzka natura. Dlatego Bóg musiał tego człowieka ukarać. Bo to był czyn nie przez pomyłkę, nie przez niedopatrzenie, ale to było wyzwanie rzucone Bogu Izraela. Jakkolwiek by ten człowiek świadomie sprzeciwił się woli Jahwe, faktem jest, że poniósł karę śmierci za to, że pracował w dzień sabatu. Co pastora zdaniem należy myśleć o religii, która karze śmiercią osoby nie zachowującej jej świętego dnia? To nie religia ukarała. Chciałbym tu bardzo wyraźnie rozgraniczyć. To nie ustawodawstwo ludzkie doprowadziło do ukarania tego człowieka, bo wyraźnie czytamy, że odosobniono go i czekano na decyzję samego Boga. Ludzie nie mają prawa ingerować z wyrokiem śmierci w kwestiach religijnych, ale Bóg zastrzegł sobie prawo rozstrzygania takich sytuacji. Ja nie będę tutaj komentował i podważał sprawiedliwości Bożej. On wie, jaki wpływ mają niektóre czyny na losy ludzkie. Ale jedno wiem. Człowiek nie ma prawa karać innych z tytułu pełnionej religii śmiercią. Tutaj nie religia go ukarała. Nie samowolnie ludzie, ale ludzie z wyraźnego polecenia Boga. Wynika stąd, że Bóg, chcąc ochronić tych, którzy są Mu posłuszni, czyni to przez eliminację tych drugich. Co to mówi o Bogu? Może powiem nieco inaczej. Bóg pokazał, jak się rozwija grzech niekarany. I pokazał to na przykładzie Kaina. Pozwolił Kainowi żyć, zabezpieczył jego życie. I na ziemi trwał eksperyment, przeszło 1600 lat, aż do potopu. I potęga wpływu życia Kaina zakończyła się strasznie. Zakończyło się klęską rodzaju ludzkiego, zakończyła się potopem. Ale odwołuje się znowu do tego schematu, który przedstawiłem na początku. Jezus Chrystus przez swoją ofiarę ma wielką siłę oddziaływania. I do każdego grzesznika mówi, spójrz na krzyż,
spójrz i Duch Święty napomina i zwraca w stronę krzyża. Bóg podjął cały wysiłek, aby każdego człowieka zbawić. I to nie jest tak, że Bóg zaniechał sądu. Bóg, jest powiedziane, naznaczył dzień, że przez męża swego będzie sądził. Nie brakuje jednak i dzisiaj ludzi, którzy świadomie nie są posłuszni Bożym przykazaniom, a mimo to nie spotyka ich za to kara śmierci. Sądzę, że Bóg ma plan, który realizuje od początku do końca i nie jest tak, że On jest zaskoczony przez zdarzenia. Miał swój plan, pozostawiając Kaina. Miał swój plan, gdy z żalem, ze smutkiem doprowadził do potopu. Trudno odpowiedzieć mi na tą kwestię, dlaczego dzisiaj wyroki Boże nie są takie natychmiastowe. No weźmy przykład Hitlera. Już na początku jego zbrodniczych decyzji. Przecież Hitler dopuścił się gorszych zbrodni niż tamten człowiek. Bóg pozwala żyć takiemu zbrodniarzowi, a tam zabija człowieka za złamanie sabatu. Nie wydaje mi się, by te czyny były, można rozpatrywać w tych samych kategoriach moralnych. Tam człowiek wśród narodu izraelskiego, ludu, który obcował z Bogiem, który bez przerwy miał możliwość podniesienia wzroku i zobaczenia potężnego znaku obecności Bożej, który był nad świątynią w postaci obłoku bądź słupu ognia nocą. A Hitler to zupełnie inna kategoria ludzi. To jest człowiek, który jest pod wodzą księcia tego świata, szatana. I on rozwija ideę księcia swojego, szatana. Bóg musiał dopuścić do pokazania charakteru szatana, który również przejawia się w synach buntu tutaj ziemi, na ziemi. To nie są dwie porównywalne sytuacje. Niedawno słyszałem audycję w Radiu Kołobrzeskim Lokalnym, jak silnie wszystkie plany Hitlera były nasycone właśnie poradnictwem u spirytystów. W ostatecznym rozrachunku Hitler uważał, że przegrał wojnę dlatego, że oni zawiedli, a nie jego strategia, nie jego intelekt. Ta historia mi bardzo się kojarzy z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Gdy człowiek doskonale wie, jak ma postępować i niejako obcuje bez przerwy z Bogiem i w kręgu Jego obecności, a następnie w sposób hardy wypowiada mu posłuszeństwo i twardo odrzuca jego autorytet, to pojawia się w nim ten pierwiastek buntu, który się pojawił w Lucyferze. Bóg jeszcze zna głębię serca tego człowieka i wie, czy on się opamięta, czy to jest jego ostateczna decyzja. To w przeszłości Bóg wykonał wyrok natychmiast, a Pismo Święte mówi nam o tym, że wyrok Boży w przypadku narodów nowotestamentalnych będzie wykonany nieco później. O ile później? No ten krótki okres życia człowieka, bo ten okres niebytu nie wliczam w ogóle do czasu, prawda? Hitler nagrzeszył, zmarł. I zaraz w jego świadomości pojawi się sąd, gdy zostanie zmartwychwzbudzony. Chrześcijanie często powtarzają, że Boża miłość widoczna jest także w tym, że Bóg obdarzył człowieka wolną wolą i że nikogo nie przymusza, aby mu służył. Dlaczego ta historia skończyła się dla tego człowieka tak okrutną śmiercią, a nie na przykład wydaleniem ze społeczności? Rzeczywiście jest tak, że Boża miłość przejawia się tym względem człowieka, że obdarzył go wolną wolą. Ale Boża sprawiedliwość względem człowieka, drugi atrybut Bożego charakteru, przejawia się tym, że Bóg rozliczy każdą osobę, jak dysponowała swoją wolną wolą. Byłoby to niedorzecznością, byłoby to uwłaczeniem Bogu, po prostu wyszydzeniem Boga. Gdyby Bóg dał wolną wolę, a później jako taki staruszek stał bezsilnie, a stworzone przez jego istoty dokazywały z tą wolną wolą, co chciały i nawet pluły mu w twarz.
i zabijały się wzajemnie, mordowały. Bóg dał wolną wolę, ale właśnie Księga Pisma Świętego uczy nas, że tym wielkim darem należy posługiwać się bardzo rozumnie i swoją wolną wolą, swoją wolność nie mogę rozszerzać tak dalece, aby ubliżać Bogu, aby ubliżać swojemu bratu, aby targnąć się na człowieka i nawet jest taki zamysł, że bym targnął się na Boga, gdybym mógł. Bardzo, my mamy tendencję jako lud nowotestamentalny akcentować miłość Bożą, a musimy zdawać sobie sprawę, że nieodłączną częścią Bożego charakteru jest również sprawiedliwość. I wolna wola to dar miłości, a sąd nad dziełami wolnej woli odbędzie się, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Druga kwestia. Dlaczego ten człowiek nie został usunięty ze społeczności? Niech wraca do Egiptu. To prawda. Niech wraca do Egiptu. Gdybyśmy mieli odnieść to do doświadczeń we współczesnych czasach. To znaczy, pan redaktor sugeruje takie rozwiązanie, że człowiek, który popełnił przestępstwo w jakimś kraju, ma prawo powiedzieć, przepraszam bardzo, ja chcę wyjechać z kraju. Proszę mnie nie sądzić, ja opuszczam, kłaniam się niziutko, do widzenia. Nie. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo w danym kraju, jako obywatel tego kraju, ten kraj ma prawo sądzić tego człowieka. Ale nie karze śmiercią za to, że święci ten czy inny dzień. A to odrębna kwestia. Najpierw rozpatrzmy, czy oni mieli prawo rozsądzać go, czy on miał prawo dokonania wyboru odejścia. Dla mnie jest bardzo interesujący przykład Eichmana, który popełnił wiele zła, rozpętał tą totalną zagładę narodu izraelskiego. I oni porwali go jako obywatela innego kraju, przywieźli do swojej ojczyzny i z całą poprawnością procedury sądowej sądzili go i osądzili i skazali na śmierć. Powiedzieli, że oni mają prawo. Więc w świetle tych wszystkich procedur możemy spojrzeć na to zdarzenie i zastanowić się, czy on miał prawo być sądzony w Izraelu? Odpowiadam, tak. On miał prawo. Dlatego, że on z tym narodem wędrował. On zadeklarował swoją przynależność. On złożył przyrzeczenie Bogu. On był nieodłączną częścią tego narodu. To nie był przybysz, nieświadomy tego, co się tam dzieje. I w razie czego ten przybysz, obcokrajowiec, mógłby powiedzieć, przepraszam, no niechcący zrobiłem, ja odjeżdżam, do widzenia. A teraz powstaje kwestia wymiaru kary. Ja jako człowiek uznaję sprawiedliwość Bożą. Tak a priori, tak zakładam z góry. Dlatego nie podważam sądów Bożych. Ale odwołuję się do swojej wcześniejszej wypowiedzi, że czyn ten, z naszej perspektywy może o tak wyszedł sobie ktoś. Ale w owych czasach ten czyn był demonstracyjnym wypowiedzeniem posłuszeństwa Bogu. I on miał taki ciężar gatunkowy, który my nawet nie jesteśmy w stanie określić. Taki Pan Bóg wyrok wydał. Proszę zauważyć, że ten opis wskazuje na powszechne zainteresowanie tym. I w tym wypadku Bóg wydał na niego taki oto wyrok. Przez długie lata historii izraelskiej nie spotykamy się z czymś takim, żeby ktoś tak demonstracyjnie wypowiedział posłuszeństwo Bogu. Więc Bóg postępuje stosownie do sytuacji, która zaistniała. I w ocenie Bożej ten czyn kwalifikował się na śmierć. Jednak w Kościele Nowotestamentowym restrykcje w stosunku do osób nieposłusznych były bardziej, powiedziałbym, ucywilizowane. Osoby takie, jeśli trwały w nieposłuszeństwie, były wydalane ze społeczności. Tam kształtowały się zręby pewnych postaw względem Boga Izraela. I gdy w chrześcijaństwie kształtowały się też takie zręby postaw względem Boga, to spotykamy się wprawdzie z jednym opisem. Ze śmiercią Ananiasza i Safiry. Nie było tak, że lud izraelski był przypisany tak sztywno do Izraela. On miał prawo wyemigrowania z Izraela.
Natomiast w Nowym Testamencie jest taka możliwość, jeżeli komuś nie odpowiada pobyt w jakiejś społeczności, to może ją opuścić. Bywają grzechy, ludzie opuszczają, są wykluczeni ze społeczności. Wiele właśnie kościołów chrześcijańskich taką zasadę stosuje. Ale lepiej być pod skrzydłami Boga w tej sytuacji, że Pan jest moim pasterzem, aniżeli być tym, który pluje i bluźni temu pasterzowi. Jest jedna rzecz znamienna, która dość często rzuca się w oczy wielu czytelnikom Pisma Świętego. To kontrast, jaki dostrzec można pomiędzy Bogiem Mojżesza a Jezusem. Wystarczy przyjrzeć się, w jaki sposób Bóg Jahwe i Jezus podchodzą do grzesznego człowieka. Jakie stosują środki i metody, aby usunąć zło i przemienić taką osobę. Bóg Mojżesza niemal poprzez fizyczną eliminację nieposłusznych. Natomiast Jezus przez przebaczenie, współczucie i siłę miłości. Ten kontrast aż sam się narzuca. Nieporozumienie w takim ujęciu tematu polega na tym, że raczej powszechnie chrześcijanie, którzy wierzą w bóstwo Jezusa Chrystusa, uznają, że Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, że Bóg, który prowadził naród izraelski, jest tym samym Bogiem, tą samą osobą, którą my poznaliśmy jako Jezus Chrystus. Wymagałoby to głębszego dowodu, ale bezsprzecznie tak jest, że opiekunem ziemia od momentu grzechu jest Jezus Chrystus, ten, który następnie oddaje życie. I ten mąż, tak jak go Pismo Święte nazywa, będzie sądził też ten lud. To jest jedna i ta sama postać. Myślę, że tutaj współgra wiele elementów. I nam trudno te współakcje, te współdziałania tak dokładnie określić. My mamy taką skłonność rozpatrywać to w kategoriach jednego czynnika, jak na przykład Bóg. Albo inni znowu przenoszą to na człowieka i mówią to, tamci ludzie byli twardego karku, a teraz jest przez ofiarę Jezusa Chrystusa diametralnie inna sytuacja, inna epoka, która uznaje wartość miłości, gdy poprzednie pokolenia, Rzymianie na przykład, nie uznawali w ogóle wartości miłości. To przynajmniej mamy dwa czynniki, które różnicują nam tutaj warunki. Ale być może jeszcze inne są czynniki. A może tych czynników jest 20 albo 30, a my je nie uchwyciliśmy? Nie wiem. W każdym bądź razie i postępowanie szatana się zmienia. Jest jakaś rozgrywana bitwa poza naszym spostrzeganiem. W każdym bądź razie Bóg uznaje za stosowne właśnie tego typu prowadzenie. To prawda, że natura niewolnika jest straszna. I dla nich argumentem była siła. Siła i fakt groźny. No taka była mentalność człowieka, dlatego przekazanie przykazań Bożych nie odbywało się tak w powiewie wiatru, przy pięknym blasku słońca i w takich chórach anielskich, które tak milutko śpiewały. Tylko to była demonstracja siły i potęgi, ognia, gromu. Bo to trafiało do tych ludzi. Gdy Bóg objawiał się Eliaszowi, to właśnie pokazał mu, że on się kocha w spokoju, w ciszy, w łagodności. I takim jest Bóg. A działanie Boga względem królestwa szatana, strasznego i podłego i wrogiego i agresywnego, jest nadzwyczajne. W pewnym momencie, gdy Izraelici palili swoje dzieci, to Bóg powiedział, to nawet nie wstąpiło na serce moje. Bóg, ratując cały wszechświat, podejmuje kroki, które musi podjąć. Gdy czytamy opis potopu, to jest powiedziane, że Bóg się zasmucił głęboko. I nie mamy żadnych powodów do tego, aby powiedzieć, że wtedy, gdy Bóg wykonywał kolejne wyroki, to zacierał ręce i klaskał się. Tak by ludzie to zrobili, a wreszcie ich poniżyliśmy. Może tam zawsze była łza i zawsze był smutek. Jestem pewien, że wykonując wyrok ten ostateczny,
też nie będzie radości w niebie. Będzie smutek. Aniołowie uzmysłowią sobie, że giną ich koledzy, którzy się zdeprawowali. Więc jeżeli tak odbierzemy to, to widzimy, że Bóg działa w warunkach konieczności, które narzucił szatan. Jezus patrzy na grzesznika jakby z innej perspektywy. Widać, że na jego ocenę człowieka mają wpływ uwarunkowania społeczne, rodzinne, a także przebyte doświadczenia. Dlatego chyba potrafi okazywać tyle cierpliwości ludziom upadłym i powszechnie potępionym. Tak jakby wierzył, że dopóki człowiek żyje, zawsze ma szansę na zmianę. Natomiast Bóg wyznawany przez Mojżesza jakby nie wierzy w skuteczność takich środków. Przypomnę choćby śmierć za narzekania z powodu braku mięsa. Wtedy ogień pochłonął skraj obozu. Albo wyrok śmierci po spożyciu przepiórek. Była to kara za pożądliwość. Innym razem zsyła plagę za narzekania. Śmierć ponosi 14 700 ludzi. Załączenie się z Moabitami i przejmowanie ich kultu zabija 24 000 ludzi. Jezus potrafi okazywać więcej cierpliwości. Nie czytamy, żeby kogokolwiek uśmiercał. Nawet tych, którym wprost mówił, że są potomkami szatana. To właśnie Jezus wyznawał zasadę, aby zło dobrem zwyciężać. Prawda. Jezus Chrystus, gdy był tutaj na ziemi, z pewnością znalazł się w odmiennej sytuacji, aniżeli w okresie swojego wczesnego bytowania. To zgodne jest właśnie z interpretacją całego Pisma Świętego, że Chrystus zdobył nowe doświadczenia, będąc tutaj na ziemi. Jest powiedziane, że nauczył się, że On cierpiał, że On przeszedł tą naszą ludzką niedolę. Ale przeszedł ją po to, żeby nad wszystkimi ludźmi sprawować później sąd. Właśnie mając tego typu doświadczenia. Ale gdy Jezus Chrystus przebywał tutaj na ziemi, taki był Boży plan, takie było Jego dzieło. Ale On bezustannie zapowiadał, że będzie sąd Boży. Ludziom uzmysławia. Bo gdy Jezus Chrystus wziął ten powróz do ręki, gdy stanął na dziedzińcach świątyni, gdy wypędzał te tłumy, to ten czyn miał głębszą taką wymowę. Jak Bóg potraktuje taki faryzeizm, taką obłudę, taką drapieżność finansową, która jest przykryta pokrywką bogobojności i pobożności. I ludzie dlatego tak uciekali, bo widzieli zapowiedź sądu Bożego, karzącego. To nie powrót za miecz widzieli. To jest jeden fakt. Gdy uczniowie pokazują Jerozolimę, to Chrystus mówi, nie zostanie tu kamień na kamieniu. Sposób traktowania Judasza. Chrystus żyje z nim, ale wie, że to jest syn z kręgu szatańskiego. Obdarza go błogosławieństwem, on idzie, naucza, prawdopodobnie czyni cuda razem z innymi uczniami wysłanymi do tego dzieła. Ale w nim tkwi zalążek pychy, chciwości i pożądliwości materialnej. Te grzechy nie zostały opanowane i zaprowadziły go na drzewo. Więc chociaż Chrystusa postępowanie jest pełne miłości, ale bardzo często przypomina mi to postępowanie, właśnie postępowanie moich rodziców, którzy mówili, pamiętaj, bo źle będzie. Pamiętaj. Więc Chrystus inaczej postępuje. Okazuje tą miłość, to wyczekiwanie, ale to jest wyczekiwanie na posłuszeństwo. Zanim narody chananejskie zostały wygubione, bo to jest też przecież wielka tragedia regionu i ziemi, to przecież tam żył Abraham, tam żył Izak. Oni pokazywali charakter Boga. Oni budowali ołtarzy. Oni byli doceniani jako ci, którzy mieli łączność z Bogiem. Oni żyli w pewnym obozowisku. Ich każdy czyn był śledzony, rozpowiadany. Oni przedstawiali innego Boga, chociaż też byli grzesznymi. Ale generalnie w swoim postępowaniu to było odmienne postępowanie. I Bóg oczekiwał i w końcu powiedział, aż się dopełni nieprawość tych ludów.
i przyszły wyroki Boże. Świat przedpotopowy nie nabrał swojej potworności w przededniu potopu. To narastało i narastało w atmosferze kazań Enocha, który napominał, strofował. Więc jeżeli coś nie jest opisane w Piśmie Świętym tak bardzo szeroko i wyraziście, ale tylko jest wspomniane, to nie znaczy, że Bóg nie przywiązywał wagi właśnie do ochronienia grzesznika. W księdze proroka Ezechiela przedstawiona jest myśl, jak bardzo Bogu zależy na tym, abyśmy innych ostrzegali o niebezpieczeństwach ich grzesznej drogi życia. Bóg powiedział, że nawet my będziemy ponosić odpowiedzialność. Tutaj jest uwidoczniona właśnie ta myśl, że Bogu tak bardzo zależy na zbawieniu ludzi grzesznych, że ci, którzy zaniechali swój obowiązek powiadomienia innych o tej grzeszności i o Bożej miłości, będą współwinni śmierci tych bezbożnych. Więc schematyczne jest to ujęcie, gdy próbujemy przedstawiać Boga Starego Testamentu jako Boga tego zawziętego z siekierą, że tak powiem, a Boga Nowego Testamentu takiego spolegliwego, głaskającego tylko. Weźmy przykład owej nierządnicy przyłapanej i przyprowadzonej do Jezusa.